Piętnastka pojedzie dalej niż do tej pory. Na razie linia tramwajowa w Sosnowcu Zagórzu kończy się tutaj, ale zmieni to wielka tramwajowa inwestycja. To historyczny moment, bo jest to pierwsza nowa linia po kilkudziesięciu latach. 40 lat minęło od ukończenia ostatniej nowej, zupełnie nowej linii tramwajowej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i tak się składa, że to właśnie była linia prowadząca do Zagórza. W planie ta linia już wtedy miała być przedłużona, miała iść dalej, niestety później te wszystkie przemiany ustrojowe, problemy gospodarcze spowodowały, że no nie było możliwe jej poprowadzenie w dalszym kierunku. Plan staje się rzeczywistością. Do tej pory tramwaj docierał tu. Teraz w miejscu dotychczasowej pętli powstało małe centrum przesiadkowe, a tory pobiegły dalej tunelem. Obecnie, po nieco ponad dwóch latach od momentu symbolicznego wbicia pierwszej łopaty, prace są już na bardzo zaawansowanym etapie. Zostało niewiele do pierwszego przejazdu, choć zakładano, że budowa około 5-kilometrowej linii dwutorowej potrwa dłużej i zakończy się w 2023 roku. Planujemy, że do połowy listopada będziemy przygotowani z trakcją, więc bezpośrednio przewidujemy, że z końcem listopada chcielibyśmy mieć już taką sytuację, że jesteśmy po tak zwanym testowym przejeździe i również bezpośrednio w połowie, w zasadzie w drugiej połowie listopada chcielibyśmy przygotować obiekt już pod względem technicznym do odbioru i dokonać zgłoszenia do użytkowania. Jeszcze niedawno miasto prezentowało przebieg nowej linii tramwajowej na mapie, a teraz efekty można obejrzeć na miejscu. Najważniejszym efektem będzie dostępność. W trakcie inwestycji wybudowano 6 nowych przystanków, które sprawią, że mieszkańcy nie będą musieli pokonywać długiej drogi, zanim wsiądą do tramwaju. Zresztą miasto i tramwaje śląskie mają już kolejny plan. W przyszłości tory nie będą się kończyły na rondzie imienia Jana Pawła II. Żeby dobudować tory i puścić linię tramwajową w kierunku Dańdówki i dać możliwość naszym mieszkańcom, miejmy nadzieję, w dalszej perspektywie na przesiadkę na kolej, która jest bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o czas dojazdu z Dańdówki do centrum Katowic. Tramwaje śląskie chcą, żeby linia numer 15 pojechała w głąb Zagórza jeszcze przed świętami bożonarodzeniowymi. To o miesiąc wcześniej niż zakładano. Zgodnie z umową koszt inwestycji to ponad 88 milionów złotych.